Dom. Dzisiaj nasza córeczka otrzyma swoje pierwsze uśmiechy. To takie wzruszające. Eli, powiedz nam, ile dostałaś uśmiechów? Jeden, dwa... Dwa! Dwa? Tylko dwa? Dlaczego tak mało? Tom, musimy coś z tym zrobić! Przepraszam, ale system uznał to za odpowiednią liczbę uśmiechów dla waszej córki. Na pewno nie da się z tym nic zrobić? Możemy zapłacić. Ile chcecie? Milion? Niestety nie ma takiej możliwości. Mamusiu, ja nie mogę się uśmiechać? Możesz, kochanie, ale tylko dwa razy na rok. Także zachowaj swój uśmiech dla kogoś wyjątkowego. Ale ja chcę podarować swój uśmiech tobie. Skarbie, dziękuję. Kocham cię. Ja ciebie też. Hej, mogę się z wami pobawić? Hej, znam cię. Wiesz co, możesz, ale musisz się uśmiechnąć. Ale ja nie mogę. A co się stało? Skończyły ci się uśmiechy? Nie. No to uśmiechnij się. Jaki masz problem? Nie podobamy ci się? Może mamy jej pokazać, jak ma się uśmiechać do nas? Nie bój się nas. Zostawcie ją w spokoju. Chodź, idziemy stąd. Nie zwracaj na nich uwagi. Dobrze. Jeśli chcesz, możemy bawić się razem. Ja jestem Max. A ja Eli. Dzień dobry. Przyszłam po Maxa. Przykro mi, ale Max wyjechał. Jak to? Wyjechał. Ty jesteś Eli? Tak. Max zostawił to dla ciebie. Przykro mi, ale już nigdy go nie zobaczysz. Dzieci, proszę, wszyscy usiądźcie i posłuchajcie mnie. Wszyscy wiecie, że niedługo w naszej szkole odbędzie się bal. Boże, 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 ja nie mogę się doczekać. W tym roku my z Krystianem na pewno będziemy parą roku. W tym roku nasza klasa zatańczy waltz na wstępie. Także musicie podzielić się na pary. Dobrze, czy wszyscy mają parę? Eli nie ma. Ach, no tak, przecież w naszej klasie jest nieparzysta liczba osób. Nawet gdyby było parzyste, nikt by nie chciał być z nią w parze, Sorko. Ona zawsze jest taka ponura, czasem mnie przeraża. Chyba wiem, kto w tym roku zdobędzie tytuł Miss Depresja. Przestańcie. Eli, możesz zaprosić kogoś z innej klasy, dobrze? Wspaniale. Zaczynamy lekcję. Każdy wie, że nie masz kogo zaprosić. Każdy wie, że masz kogo zaprosić, ale czujesz się bardziej samotna niż ja. Co? Jajco. No i co, że nie mam kogo zaprosić? Nie każdy musi uczestniczyć w tych głupich tańcach na balu. Bale są fajne. Boże, nie zauważyłam cię. Długo tu jesteś? Od kilku minut. Przepraszam, nie chciałam przerywać twojego monologu. Chcesz Monty? Ja uwielbiam Monty. Nie dam się na to nabrać. Mogłeś tam coś dosypać. Nie spróbujesz, nie dowiesz się. Jesteś jeszcze dziwniejszy niż ja. Więc nie masz z kim pójść na bal? Tak. Jak to się stało? Jesteś ładna. Bo nie uśmiecham się. Najwidoczniej to odpycha ludzi jeszcze bardziej niż osoba, która nie korzysta z dezodorantu. Ciekawe. Ładna bransoletka. Dzięki. Ja mogę pójść z tobą na bal. Ty? Znam cię trochę ponad pół godziny. I co? Zdecydowanie nie masz nic do stracenia. A wszystkie dziewczyny będą zazdrościć, jeśli przyjdziesz na bal z tak przystojnym facetem. To jak? Umowa stoi? Jasne. Hej, co z tobą? Eli, widziałaś, która godzina? Szybko do domu. Mamo. Szybko do domu. Aha. Co to ma znaczyć?
Mam nieskończoność uśmiechów? I jak to możliwe? Mogę z nich korzystać? Nie, lepiej nie. Nie są moje. Co jeśli ukradłam je u tego chłopaka? Trzeba się uspokoić. Muszę pójść spać. Ranek mądrzejszy od wieczora. Dzień dobry, dzieci. Otwieramy podręczniki. Eli, znalazłaś sobie parę? Ja... Przepraszam, że przeszkadzam. W tej klasie uczy się Eli. Tak, to ja. Świetnie. Aresztujemy cię. Jesteś oskarżona o kradzież uśmiechów i morderstwo. Masz prawo zachować milczenie i bla, bla, bla. Chodź. A nie mówiłam? Zawsze miałam gęsią skórkę, patrząc na nią. Powiedz nam, kiedy ostatni raz widziałaś Maxa Evertona? Przepraszam, ale ja nie wiem, kto to. Nie kłam. Byliście wczoraj wieczorem razem. Mamy nagranie z kamer. Wczoraj wieczorem? Chodzi o tego dziwnego chłopaka? Posłuchajcie, poznaliśmy się wczoraj. Zaproponował mi pójść na bal. Uścisnął rękę, a później padł. Nic mu nie zrobiłam. Tego się dowiemy podczas śledztwa. Ale ty jesteś naszym głównym podejrzanym, także na razie zostajesz w więzieniu. Że co? Proszę, twój obiad, panienko. To jakiś żart, a nie obiad. I jeśli chcesz, możesz oddać swoją porcję szczurom. Mogę pytanie? Czy są zdjęcia z tego miejsca mojej niby zbrodni? Nie. Dlaczego? Bo ciała nie było. Rozumiem? Zniknęło. Czego nie rozumiesz? Czyli jestem oskarżona o morderstwo osoby, której ciało zginęło? Aha. Aha. Proszę, dajcie mi telefon. Nagram sobie kilka TikToków. Albo przynajmniej zrobię story na Insta. Jesteście bezczelni. Hej, ps, kto tu? Ciszej. To ja. Może gdybyś zdjął maskę i kaptur, to dowiedziałabym się, kim jesteś. Ale teraz to nie. Przeze mnie trafiłaś tu. Przepraszam. Ty... Obiecuję, wyciągnę cię, ale teraz muszę uciekać. Stój! Halo, jest tu ktoś? No i czego drzesz mordę? No w końcu. On był tu. Kto? Ten chłopak, którego niby zabiłam. Słuchaj, nie jestem dzisiaj w nastroju na twoje głupie żarty. Dzisiaj w sklepie nie było mojego ulubionego pączka. Rozumiesz? A ja siedzę w więzieniu. Oskarżona za to, czego nie robiłam. Rozumiesz? Aha. Sprawdźcie kamery. On był tu przed chwilą. Dobrze? Hej, to znaczy, że sprawdzisz? Wiesz co? Przynajmniej nie będę musiała iść na ten głupi bal. Tak, nawet wszechświat mówi, że to nie miejsce dla mnie. Ty gadasz do ściany? A widzisz tu kogoś jeszcze? Nie wiem. Może ty masz schizy, bo na kamerach nic nie ma. To znaczy? Nikogo tu nie było. Wkręciłaś mnie. Ale... Jak to? Przecież gadałam z nimi. Ja mam schizy? Co, jeśli to wszystko nierealne? Co, jeśli tak naprawdę leżę gdzieś w psychiatryku? Nie. Trzeba przestać myśleć. To doprowadzi mnie do szału. Eli. Czego? Jesteś wolna. Możesz iść. Co? Dlaczego? Ktoś wpłacił za ciebie kaucję. No i długo będziesz tam tak stała? Czy może wyjdziesz? Przepraszam. Czy mogę dowiedzieć się, kto wpłacił za mnie kaucję? Witam, Eli. Musisz pójść z nami. Kim jesteście? Twój ochroniarz i kierowca. A? Może powiecie mi, gdzie jedziemy? Płacą wam za milczenie? No i dobra. Już się przyzwyczaiłam gadać sama do siebie. W ogóle, może znowu mam schizy i jadę teraz na chmurach swojej wyobraźni.
Jesteśmy. Znajome miejsce. Cześć, Eli. Znowu ty? Ale jak? Kim ty jesteś? To schizy. To są schizy. To nierealne. Hej, hej, uspokój się. Jestem prawdziwy, Eli. Naprawdę mnie nie pamiętasz? Nie wiem, kim jesteś i w jakie gierki pogrywasz, ale musisz mi wszystko wyjaśnić. Mam zamiar to zrobić. Właśnie dlatego tu jesteś. To ty wpłaciłeś kaucję? Tak. Sprawiedliwe. Bo jestem oskarżona o twoje zabójstwo. Jak tam ciebie? Max? Max. Eli, naprawdę cię przepraszam. W ten wieczór miałem być w innym miejscu. Ale zobaczyłem ciebie i coś mnie zatrzymało. Czyli chcesz powiedzieć, że miałeś niby umrzeć gdzieś w innym miejscu? Coś w tym stylu. Ale teraz to nieistotne. A co istotne? Jak wynagrodzisz mi ten fakt, że spędziłam 7 dni w więzieniu? Albo może wytłumaczysz, dlaczego mam nieskończoność uśmiechów? Jak to w ogóle możliwe? Uwierz mi, zrobiłbym dla ciebie naprawdę wszystko. Ale nie mogę naprawić tego, co było. Dlaczego traktujesz mnie w ten sposób? Ledwo się znamy. To nieprawda. Co? Powiedz, skąd masz tą bransoletkę? Bransoletkę? Nie wiem, nie pamiętam. Noszę ją od dziecka. Rozejrzyj się. Nie poznajesz tego miejsca? Max zostawił to dla ciebie. Max, wróciłeś. Tak, tak, Eli. Wróciłem. Myślałam, że już dawno zapomniałeś o mnie. Nigdy bym nie dał rady zapomnieć o tej małej dziewczynce o smutnych oczach. Zawsze byłaś taka smutna. Dowiedziałem się od twoich rodziców, że masz tylko 2 uśmiechy na rok i... I? Mój tata wtedy pracował w urzędzie i błagałem go, żeby dał ci więcej uśmiechów. Zrobił to. Znalazł, jak okłamać system. Dał mi uśmiechy, żeby oddałem je tobie. Ale coś poszło nie tak. Dostałem nieskończoność. Dlatego musieliśmy wyjechać z kraju. Zostałeś tu, było zbyt niebezpieczne. Max, nie wiedziałam. Wiem o tym. Ale ty musisz wiedzieć, że nigdy bym nie wyjechał, nie żegnając się z tobą. Teraz uśmiechy są u mnie. Jestem w niebezpieczeństwie? Tylko nie, gdy ja jestem obok. Połóż tu rękę. Udało się. Teraz jesteśmy bezpieczni. Wiesz, przez wszystkie te lata marzyłem, żeby dostać twój uśmiech. I powiem ci, że było warte. Z tego, co wiem, bal się zaczyna za 2 godziny. Idziemy tam? Co? Nie, nie mam nawet sukienki. O to możesz się nie martwić. Mówiąc szczerze, nie mogę w to uwierzyć. O co chodzi? Udało mi się. Zrobiłem to. Ty uśmiechasz się. Te niezapowiedziane sprawdziany mnie tak denerwują. Muszę pomyśleć o czymś przyjemnym. Hej, Eli! O, kiedy zdążyłaś zrobić nowy tatuaż? Przecież mówiłam ci. Zrobiłam go jeszcze 1 miesiąc temu. Nie, Eli. Inna ręka. Wczoraj wieczorem tego nie było. Więc świetnie się bawiłaś na imprezie. Nie byłam na żadnej imprezie. Jak to? Skąd w takim razie? Może jestem lunatykiem? Chcesz powiedzieć, że obudziłaś się w nocy i poszłaś sobie zrobić tatuaż? Oj, wiesz co? Ja już wcale się nie dziwię. Nie rozumiesz, Katie. Mama mnie zabije, jeśli dowie się, że mam jeszcze 1 tatuaż. Chyba pora wybrać kolor na grobku. Jak coś chcę różowy. Boże, starczy, starczy już marudzić. Przeprowadziłam cię tu, żeby oczyścić twój umysł. Na szkolne zawody? Mhm. Wiesz, że nienawidzę. Nawet patrzeć, jak ludzie biegają. A ty nie będziesz patrzeć. Jesteś jednym z zawodników. A? Idź. Już się zaczyna. I jak tam? Masz już czysty umysł.
Умысел, може, и так. Але я... А зараз всі заводниці дають собі п'ятечки навзаєм на знак приязні між заспівами. Пільні потребує пришниця. Ну і хто впаде на помисл зробіння єдного пришниця в дамській шадні? Нех поні в пекле. Гей, могло би ще пошпішить? Юж скончилим. Можеш вещ. Цо до ліха. Ніс ще не помиліо? То дамська шатня. Серйо? Не відділим. Для чого істиш наго? А для чого ти не? Спєпшай! Збоченцю! Серйо хоче вчиснуть мітанкіт? Братні душі не існею. То міт. То правда. Мовіми поважні. Ну окей. І яким магічним цудом зрозуміли ще то? То така вспаняла історія. Котку, оповіш? Ясне. Певного дня обуджувам ще і зауважувам якийсь дивний знак на ренце. Подобно до татуажу. Оказалося, що Алекс мав такий сам. Коли доткнулися ще, татуаж зникнув. І втеди Елі? Щось почулися. Твій татуаж. Коли він зникнув? Не вім. Коли татуаж зніка, то означає, що доткнулася своєї братній душі. Елі, коли твій татуаж зникнув? Не вім. А, зачекай. Я в чому ж мислю, що братні душі – то бздури. Я в то не вірю. Чи лізнікаючий татуаж ще не переконав? Може, то якийсь пранк? Лепій помислі, кого останньо дотикалася? Тяжке питання. Я люблю ще притуляч. Застанувся, Елі. Добре. Найперв билишми на заводах і... Доткнулам там дословно всіх. Мовиш поважні? Зосталам без братній душі. Ціле життя спензе сама. Альбо бенде мяло 40 котів. Так власне бенде. Чи ліюш віжиш, чихо? Тен знікаючий татуаж направду був дивний. І, якщо так помислять, то можна припущати, що... Coś tam istnieje. Jak ja mam dowiedzieć się, kim on jest? No spróbuj sobie przypomnieć. Może kiedy dotknęłaś kogoś, coś poczułaś. Dlaczego jesteś nago? A dlaczego ty nie? Spieprzaj! Zboczyńcu! Eli, co jest twoją twarzą? Przypomniałaś coś? Spróbuj przypomnieć, kto może być twoją bratnią duszą. І що? Припомнялась? Ким он єст? Мисля, що тен нагий фацет з дамській шатні. Же що? Навіть боюся питати, але для чого він був наго? Ну, віж. Чекай. І єстеш певна, що то не був син? Описалась мі такого пристойняка? У нас в школі таких нема. Ой, там, Кеті. Не єст аж так пристойний, як чи ще видає. Серйо? Кренцоне лочки, зелене очі і вичвічене чало – то не пристойняк? Ти хіба ошалалась? Добре, хоч, бо зараз ще тут зробі мокро. Класа, прошу очіше. Послухайте мене. Всі добре вічі, що маємо нового директора. І ваша класа має приємність прийняти до себе його сина. Кай, запрошам. Ну, не віжу, то он в житті виглядає ще лепій. І як он трапив до тієї дюри? А мені там цікаві, чи ма дівчини? Я слышала, що нема, але є дуже плотик. Ей, Елі, що з тобою? А? Ніц, тільки ще закштушила. А що з ними? Як це? Не знаєш Кая? Є популярним інфлюенсером. Поважні? Ей, виділи ще нове здіянче Кая? Я слышала, що он знав всі гвязди Холлівуд. Єйку, мовиш серйо? Але ти віриш, що он так направда? Кай! Юж мам го дощ! Не маю інних тематов до гадання? Ти не даще ніц зробіч. Всі любив мені обгадивач. Швенти джіку, вистрашилась мені. Серйо? Не видає мені ще, що я з цим страшний. О, ні. Єстеш діще убраний? Якесь швенто?
І єстер забавна. Віш? Що ти робиш? А ніц. Хочем ще упевніть. Забіж оди мені ти лапи. Боченцю. Повідь мі. Твій татуаж братній душі. Юж зникнув. Повідь мі. Твій татуаж братній душі. Юж зникнув. Який татуаж? Я ніц оди мені вім. Хоч. Мусимо ще спішити на лекції. І по цю ти мозку малаш? Цю, якщо то он твоя братня душа? Віша, волиш зустріти сама, ніж бити з тим глупим нарцизом Каєм. Пшижище, всі довкола зварювали на його пункті. Чекаве, а який Кай ма дом? Чекаве, а кого з целебритов Кай зна особіще? Чекаве, а який Кай ма... Так, Елі, добре розумім, але не вхочме в щегули. Чи самотне життя з 40 котів юж чи пасує? Гей, Каті, а що ти з мами? Польський чи матне? Гей, кломчуху, хоч ту. Треба погадач. Для чого ніби я з тим кломчухем? Для чого он з ньому гада? Знає уще? Ким воно вакуле єст? Не може так попросту гадати з нашим Каєм. Хоч. Пусть мені. Для чого скломалаш мій татуажу? М? Не мушу ще тлумачить чи. Добре, споко. Тільки мам єдну просьбу. Хоч справдіч, чи єстешми братніми душами. І він це нігди чи оніць не попроше. Прошу, подай чи мі свої рончики, дєчі. Ох, видай мі ще, що мам найлепша у праці в швечі. Цю дзінь не відзе тиля закоханих пар. Може ще, пані, пошпешіч. Але ви найвиражніше не єсте ще єдна з них. Цуж. О, матко, як то можливе? Що ще стало? Як то? Боже, це новочесна технологія. Зупевня новий комп'ютер, заінсталований допіро вчора. А ю ще попсув. Перепрошую, але я стим змушена пшеніч ваш тест. В таким разі ми пійдемо. До відзення. Де тільки ту направив, вручимо ту. Але для мене все ясно і без справдзення. Направда? І це для тебе ясне? Ти не єстеш моєю братньою душою. Я любе сладких дівчин. А ти єстеш вредна. Що ти гадаш? А я любе високих куренчиків. А ти вагуля не єстеш подобний до нього. Нестети, братні душу добираю ще не з вигляду або характеру. Але бендеш щаслива, якщо окажеш, що ти не мені єстеш. То та дівчина гадала вчора з Каєм? Ага, а пізні он його десь забрав. Чекаве доконт. Що вони там разом могли робити? Ілі ото можна гадач, Єзу. Кай, мусиш щось з тим зробити. Нех пристанув гадач о мені. Направду того хочеш? Ну, віш, було б не зле. Споко. Ей, люди, слухайте. Тихо, наш Кай мові. Це вам представить мою дівчину. Елі. Цо? Бачте, вони мають... Парна татуажа? Чи татуажа парних душ? Не повинні зникати, а не появять ще. Це то мабуть. Ну, дженьки, Кай, попрощу вам ще, щоб в школі о мені ніхто не гадав. А ти зробила так, що гадає зараз у вас цілий інтернет. Так, у ж мам працю, малюшку. Але так серйо, не віддявим, що нам нагло ще появив парна татуажа. Нігди вчасні такого не віддявим. Маш вимислити, як ще того позбич, ясне? Не розумім, Джелі, я з найпопулярнішим фацетом в школі. І не тільки в школі. Не в кужа, Кеті. Ароганський, певний себе, нарцис, стоп его. Гдибим тільки. Не овенці щів, я бим го... Добре, добре. Розумім, Джелі, розумім. Спокойне. Елі, хоч. Мам зараз справджан. Не зараз, Кай. Хоч, якщо хочеш позбити ще того татуажу. Леце. А де мама іще? Він з дівчаком увічі вже достали ще парне татуаже. Так. А вчешні ваші татуажі братніх душ зникнели. Ні, єстем певна. А? Вшистко ясне.
Парні татуажі не появляються без поводу. Ну і який є цей повод? Ви двоє. Не хочете ще признати, що єсте ще братніми душами. І допоки не погодитеся, те сладкі сердушка бендов на ваших бучках. Узнайте ще за братні душі, а всіско пшеміне. Же он ніде в життю. Попросту признайте, що єсте ще братніми душами. І те сердушка одразу зникнув. Же он ніде в життю. Для чого ви попросту не можете ще догадати, Елі? Так, так, я пам'ятам, що він ароганський, певний щебі і бла-бла-бла, але є з твоєю братньою душою. Єстем певна на 1500%, що то бонд систему. Мам замір знаєш свою правдіву братньою душу. Так, зачне зараз. 1500%? Іле то вогуле? Шесть хлопаки. Елі. Хей. Ти. Ідеш дійсно зі мною на радку. І ти теж. Так. Так куди мені ще швидше одналиш мою правдіву братню душу. Гей, що ти виправиш? А що чи то обході, Кай? Просто запам'ятай. Кожен фацит – то швіня. А. Тільки не треба то ображати швіняк. І вогуле зостав мені в спокою, Кай. Ну і втеди його хдиш! І он бле. А ну, пам'ятам то. Вони курди пішли на рандка зі мною чи за собою. Навіть з Каєм було би цікаві. Стоп. О чим я мишля? То як, Елі, вибралась, що будеш замовляти? То була найгорша рандка на світі. Відіш, як добре же маєш мені, Елі. Ясно, я же тебе кохам. Але виясніш мені, що маєш на мишлі? Зачина ще акція реанімація. Ідемо на імпрези. Кеті, навіть ще боє запитати, скунд ти маєш білети на таку імпрези? І ще до стрефи ВІП. Ну, до столу є в презенті. Добре, старше ж мишліч. Хоч ще бавіч. Файні ту. Ага. Ей, люди, бачте. Кай іде. Чому то важиш, що йому дві дівчини? Не вім, але слышала, що останньо представив свою нову дівчину в школі. Виходи на то, що його здрадзе? Ну, але щара. Хоч, Елі, напіємо ще чогось. Попрошу сок. Запиш на мой рахунок, Роб. Не треба. О, ти. О, я. Яка хойність. Оплачуєш мій сок. Браво, Кай! Дивись, була зі мною, доставала б всього, що найлепше. Завжди. Ні, я подякую. Чому? Бо нормальний фацет не бенджі приходив в товаристві двох кобіт нараз. А то ніц же ти перша зачалась. Ей, бачте, то Кай і його дівчина куцався. Нагривайте то. Хоч, учекаємо стонд. Щепрашам. За що? Певні ютро твоя тваж бенджі ви в всіх газетах. Су? Спокойні. Постарам ще то направіч. А зараз хоч. Одв'язу ще додому. Ютро лепій зостань вдому. А що з Кеті? Я не можу його так зоставіч? Не мерче. Кеті в добрих ренках. Мой брат його завеже. Маєш брата? І що то мало бить вчорай? Мам надію, що жартував о тих газетах. То було би дуже в його стилю. Кеті, видає мені, що кожен ще паче на мене. Тільки видаєте ще, спокійно, Елі. Ей, зробилась мій зденче? То направду вона. То дівчина Кая? Ей, то правда ти? Відповідай. Ви вколе виділись, чи яко нагадала до нашого Кая? Ей, ти! Хоч ту, виясні мі то. Не приближайте ще до мене. Ауч! Ей, пусті, Кеті. Елі, що тут ще діє? Кай? Єзу, хоч. Просила тебе, щоб ти не виходила дійсно. Так, але що я маю сидіти вдома? Віж, можеш собі сидіти вдома. А зараз єсти сказана на мені. Що? Елі! Кеті! Всіх гра? Ніц чи не єст? Так, в пожанку. Алекс мені врятував. Хто? Мой брат. Мовила тебе о нім вчора. Він з дівчини. Забираємо вас до нашої віллі.
celach bezpieczeństwa oczywiście. Gdzie? Witajcie w naszej willi. Cieszę się, że jestem tu razem z tobą, Kati. Nie ufam im. Na próżno, Elli. Powinnaś przestać patrzeć na osłony i zajrzeć trochę głębiej. Chodźcie, pokażę wasze pokoje. Czuję się jak w domu, Elli. Dzięki. Mój pokój jest obok. Jeśli będziesz czegoś potrzebowało, mów śmiało. Katie, gdzie jesteś? Przepraszam. Nie chciałam wam przeszkadzać. Katie, zajrzyj do mnie później, okej? Dobrze. Kaj. Co się stało? Ty... czemu jesteś bez koszulki? No, gdybyś zapukała, wiedziałabyś, że przebieram się. Logiczne. Ale teraz mam bardzo ważne pytanie. Widziałeś, że Katie i Alex są razem? No... i już od kilku tygodni. Co? No tak. Ty przecież nie wiesz. Kurde. Hej, kolacja. Chodź. Musimy coś zjeść. No i jak wam się tu podoba, dziewczyny? Mi bardzo się podoba. Nawet nie spodziewałam się, że będzie tu tak fajnie. A ten ogród to w ogóle jest spoko. No to dobrze. Elli... wszystko gra? Idę do siebie. Dobranoc. Jeśli nazywasz się Katie, lepiej stąd idź. To ja. Mogę wejść? Kai? Tak, jasne. Dzięki. Posłuchaj, wydaje mi się, że jesteś zbyt surowa dla Katie. Zbyt surowa? Nigdy nic nie ukrywaliśmy przed sobą. Nie rozumiem, dlaczego ona to zrobiła? Na pewno miała jakiś powód. Jeśli pogadasz z nią, wytłumaczy ci. Jestem pewien. Daj jej szansę. Nie dzisiaj. Nie mam już sił na to. Tyle się dzieje. Przestaję ogarniać. Rozumiem. Zostawię cię. Odpocznij. Dobranoc, Elli. Czekaj. Możesz zostać? Jeszcze na chwilkę. Tak, jasne. To może jakiś film? Elli, możemy pogadać? Co to ma być? To nie tak jak myślisz, Ketmy. Czemu ja w ogóle się tłumaczę? Ty nie jesteś lepsza. Ja pójdę zrobić śniadanie, dziewczyny. Idź. Najpierw mówisz mi, że nie lubisz go? A później śpisz z nim w jednym łóżku. Katie, ty w ogóle chodzisz z jego bratem od kilku tygodni i ukrywasz to przede mną. Znamy się od dziecka. Nigdy nie mieliśmy tajemnic przed sobą. Ja wiem, ale... myślałam, że tak bardzo nie lubisz Kaja, że wkurzysz się, jeśli dowiesz się, że jestem w związku z jego bratem. Co? Co za głupoty, Katie? Nieważne, z kim jesteś. Ważne, że jesteś szczęśliwa. Ty naprawdę tak myślisz? Tak, oczywiście. Ja chcę, żebyś ty była szczęśliwa. Kocham cię, Katie. Byłam głupia, Elli. Przepraszam. No, a co z tobą? Ty i Kai? No, my tylko oglądaliśmy film. I już nie wydaje się być taki wstrętny jak na początku. Mhm. Słuchaj, Katie, jestem strasznie głodna. Chodź. Śniadanie powinno już być gotowe. Cześć, Alex. A gdzie Kai? On w swoim pokoju. Pójdę po niego. Czekaj, on... Tato, ja ogarnę to. Ta dziewczyna psuje ci życie. Nie widzisz? Przez nią masz same kłopoty i problemy. Nie możecie być razem. Tato, nie możesz tak mówić. Ona jest dla mnie ważna. No i co z tego? Ważniejsza powinna być twoja kariera. Tyle pieniędzy włożyłem w ciebie, Kai. Nie możecie być razem. Koniec i kropka. Więc już jutro wracamy do miasta. Ale co będziemy robili dzisiaj wieczorem?
Кай, маєш якісь помисли? Я мушу виїхати на пару годин, але як вруце, можемо ще напіть і заграти якісь гри. Супер помисл! Мені ще подоба. Так, супер. Już 19. Gdzie ten Kai? Czemu ja w ogóle o nim myślę? Chyba mi przewiało mózg. Braciszku, co tak długo? Kai, jesteś? Wybaczcie, że tak długo. Eli, coś się stało? Nie, po prostu tak długo cię nie było, że... Nieważne. Kiedy zaczynamy naszą mini-imprezę? Za chwilkę. Tylko się przebiorę. Cóż, słodziaki, opowiecie nam, jak się poznaliście? No, ja też chętnie posłucham. No dobra. To było tak. Sorki, muszę się przewietrzyć. Eli! Hej. Dobrze się czujesz? Tak, dobrze. Więc? O co chodzi? Nieważne, Kai. Po prostu chcę już wrócić do domu. I tylko w tym rzecz? Tak. Na pewno. Bo wydaje mi się, że... Nie możemy być razem. Co? Nie możemy być razem, Kai. Psujecie życie i karierę. Przeze mnie masz tyle kłopotów i problemów. Nie wierzę. Mówisz jak mój ojciec. Czekaj, słyszałaś naszą rozmowę? Jeśli tak, również powinnaś była usłyszeć, że jesteś ważna dla mnie. Tak, ale... Bez żadnych ale. Posłuchaj, co ja myślę. Nie wiem, kiedy to się stało, ale stałeś się dla mnie ważniejsza niż wszystko, co mnie otacza. Pieniądze, kariera, zdanie ojca. Ja chcę być z tobą. A ty? Ja? Ty chcesz być ze mną, jeśli odrzucić wszystko, co nam przeszkadza. Chciałabyś być ze mną. Nie wiem, czuję się, jakbym była pod presją. Eli, twoje serce znikło. Czyli twoja odpowiedź to... Nie, nie możemy być razem. Hej! Hej, Keti. Eli, widziałaś wiadomości? Wiesz, że nie oglądam. Kai, znowu ma problemy z policją. Prowadził po alkoholu. To nie mój problem. Oj, przestań! Siedzisz w jego bluzie. Nie mów, że ci nie zależy. Oboje cierpicie nie wiadomo po co. Jego ojciec. No tak, bo jego ojciec coś tam powiedział. To bardzo głupie, Eli. Pozwalać zdecydować komuś za ciebie. No i co chcesz, żebym zrobiła? Kai przez 2 dni będzie w domu. Dalej decyduj sama. Nikogo nie ma w domu. Wiktor, miałeś nikogo nie wpuszczać. Eli? Wejdź. Sorki, trochę tu nieposprzątane. Co cię tu sprowadziło? Tak. Tak? Co to znaczy? O co chodzi? Tak, Kai. Chcę być z tobą. Czekaj, co? Mówisz poważnie? Mhm. Jak długo się zastanawiałeś. Cieszę się, że przyszłaś. Chodź do mnie, maluszku. Aiden, poznaj swoją siostrę Eli. Zabierz ode mnie tą brzydulę. Ona nie jest moją siostrą. I jest aniołem. Synu, spójrz na nią. Przecież ona jeszcze jest malutka. I od teraz ona jest twoją siostrą. Aiden, a chcesz, ja oddam ci moją ulubioną czapkę. Spływaj. Co ty tam robisz? Narysowałam cię. O Boże, zejdź mi z oczu. Mama!
Hejden, co się z tobą dzieje? Nie potrafisz zrozumieć, że ona straciła rodziców? Nawet twój ojciec kocha ją jak własną córkę. Choć jesteśmy demonami, wciąż mamy w sobie odrobinę empatii. Proszę, okaż to. Oczywiście, mamo. Mamusiu, Hejden nigdy mnie nie zaakceptuje. Dlaczego on jest taki... Nie martw się, kochanie. Widziałeś, znalazł sobie nową dziewczynę i spędza z nią cały czas. Widziałam. Ona jest bardzo ładna. Ona jest taka ładna, że nigdy w życiu jej nie dorównasz. Gdzie się wybierasz, Ellie? Idę na imprezę Trevora. Wszyscy tam będą. No chyba żartujesz, siostrzyczko. Nigdzie nie pójdziesz. Sórki, braciszku. Ale co ci to obchodzi? Ja bym na twoim miejscu spływała. Hej, Ellie. Ładnie dziś wyglądasz. Cześć, Trevor. Dzięki. Ellie, słoneczko, ty przyszłaś. Jakim cudem udało ci się uciec od swojego agresywnego brata przystojniaka? Po prostu uciekłam. Szczerze mówiąc, ja nie rozumiem, dlaczego on jest taki okrutny dla ciebie. Przecież jesteś jego rodzoną siostrą. Ellie, szybko, spakuj swoje rzeczy i wynoś się stąd. Co? Dlaczego? Co tam się dzieje? Przyszedł twój brat, Hayden. Trevor o wszystkim opowiedział. O czym on się dowiedział? Trevor powiedział, że cię pocałował. I Hayden się wściekł. Idziemy stąd. Hayden, jestem twoją siostrą. Siostrą, a nie psem. On naprawdę cię pocałował. Odpowiadaj. Hayden, ja jestem przyjaciółką Ellie. Proszę, niech ona zostanie. Obiecuję, że żaden facet do niej się nie zbliży. Przyjaciółka Ellie. Zmykaj stąd. Hayden, ale... Wracamy do domu. Teraz. Hayden, dlaczego Ellie płacze? Co się stało? Hayden, gdzie idziesz? Zaczekaj. Ellie, kochanie, co się stało? Mamo, byłam na imprezie. On po prostu włamał się i uderzył Trevora. Kochanie, nie rozumiem, co się z nim dzieje. Pogadam z nim i dowiem się, o co chodzi. Mamo, minął już rok. Dlaczego Hayden nie zadzwonił? Dlaczego wyjechał i nic nie powiedział? Kochanie, pamiętasz, co się wtedy stało? On nie chce z nami rozmawiać. Próbowałam dzwonić do niego. Nawet nie odbiera. Słyszałam, że on rozmawia tylko ze swoją dziewczyną i z nikim więcej. Odpuść, Ellie. Skarbie, widziałeś może moją książkę? Nie, nie widziałam. Sprawdzisz pokoju Hejdana? Mamo, wiesz, że nie chcę wchodzić do jego pokoju. Skarbie, od 2 lat nie było go w domu. Dlaczego wciąż się boisz? No i gdzie ta cholerna książka? A to co takiego? Ma już 12 lat. Olśniewa swoją urodą. Czasem łapie się na myśli, że nie mogę oderwać wzroku od własnej siostry. Nie wiem, co będę robił, kiedy ona dorośnie. Co to za bzdury? Ona niedawno skończyła 16 lat. I wczoraj poszła na imprezę, na którą zabroniłem jej iść. Uderzyłem tego drania, bo zobaczyłem jego brudne myśli, jak ją całuję i muszę wyjechać z miasta, żeby wyrzucić tę dziewczynę z głowy. Cześć, siostrzyczko. Tęskniłem. Hayden, ty i ja jesteśmy bratem i siostrą. Dlaczego w swoim pamiętniku piszesz, że mnie kochasz? Oddaj mi to. Nie było cię 2 lata. Nie dzwoniłeś i nie pisałeś. Ignorowałeś nasze wiadomości. Dlaczego postanowiłeś wrócić? To nie twój interes, siostrzyczko. Mamo, tam w pokoju. Tak, Ellie, wiem. Hayden wrócił i on nie jest sam. Poznajcie się. Witaj, Ellie. Ja jestem Abby. Jesteś dziewczyną mojego brata? Jestem nie tylko jego dziewczyną. Oświadczył mi się. I niedługo będziemy mieli dziecko. Ellie, chcesz powiedzieć, że cieszysz się? A dlaczego mam być smutna? No nie wiem. Może dlatego, że Hayden przywiózł dziewczynę, która do tego jest w ciąży. Mary... Jesteśmy rodzeństwem. O czym ty mówisz? Przecież nie jesteście krewnymi, Ellie.
macie różnych rodziców. Ja pierniczę. Jaki ładny samochód. A jego właściciel jeszcze przystojniejszy. Co tam się dzieje? Dlaczego wszyscy są stłoczeni przy oknie? Och, dziewczyny, pojechałabym z nim na koniec świata i jeszcze dalej. Ciekawe, na kogo on czeka? Na mnie. Nic ci się nie pomyliło? Dlaczego miałby czekać na ciebie? Bo to mój brat. Po co tu przyjechałeś? Odwieź cię do domu. Również dobrze mogłam pojechać z... Z kim? No mów. Z kierowcą autobusu. Autobusy, Maiden. Ale to w ogóle nie powinno cię obchodzić. Siadaj. Po co przywiozłeś mnie tu? Widziałam ten ocean setki razy. No więc... Chciałem powiedzieć, że ja cię... Nie kocham, Ellie. Ja kocham Kinder Bueno, kiedy pada deszcz. Ale nie ciebie. Na ciebie ja jestem chory. Na tyle, że nie mam pojęcia, jak mam żyć bez ciebie. Rozumiesz? Rozumiesz mnie? Aiden, jesteśmy bratem i siostrą. Między nami nie może być żadnej miłości. Czy ja powiedziałem, że cię kocham? Właśnie, że tak. To nie jest miłość. Nic nie zrozumiałaś. Zabierz mnie do domu, proszę. Aiden, gdzie byliście? Szukałam was. Byłam w szkole, by odebrać Ellie, ale jej tam nie było. Nieważne. Byliśmy na zakupach. I gdzie w takim razie te zakupy? A w tym sklepie było pusto. Ellie, nie idziesz pożegnać się z Aidanem? Dlaczego mamy się żegnać? On i jego dziewczyna nagle się spakowali i chcą wyjechać jak najszybciej. Gdzie oni są? Na dworze, koło samochodu, pakują rzeczy. Znowu wyjeżdżasz? Znowu znikniesz bez pożegnania? A co? Ty chcesz, żebym został? Ej, ten skarbie, źle się czuję. Wyjedźmy stąd jak najszybciej, proszę. Więc? Co odpowiesz, Ellie? Jedźcie. W końcu mój ukochany aniołek bierze ślub. Mam wrażenie, że czekałeś na to bardziej niż ja. Trevor to świetny facet. Szkoda tylko, że jeden nie może przyjechać. Powiedziałaś mu? Oczywiście, że powiedziałam. Tylko połączenie nagle się przerwało. A wcześniej był jakiś hałas? Nie wiem, skarbie. Może upuścił telefon. Ale w każdym razie na pewno nie przyjedzie. Ten piękny deszczowy dzień swoje losy połączą Ellie i... Nie połączą. Na pewno nie dzisiaj. Młody człowieku, na co ty sobie pozwalasz? Ellie, przyjechałem po ciebie. Ellie, co się dzieje? Jesteście bratem i siostrą. Nie możecie się pobrać. Do tego ty jesteś aniołem, a on demonem. To nie skończy się dobrze. Mamo, ale my nie jesteśmy krewnym rodzeństwem. Milcz. Diable... To wszystko nieważne. Nie tak was wychowywałam. Powinniście być bratem i siostrą. To niewłaściwe. Ellie, chodź. Ciepło? Aiden, posłuchaj. A co z Abby? Przecież mówiłeś, że jest w ciąży. Okazało się, że nie jest. Jak to? Ona okłamała mnie, Ellie. Zwariowałaś? Naprawdę chcesz porzucić studia i wyjechać z bratem? On nie jest moim bratem. I pójdę po prostu na inną uczelnię, w innym mieście. Och, Ellie, zawsze wiedziałam, że coś między wami się dzieje. Chociaż dobrze ukrywaliście to. Hej, Aiden, dlaczego się smucisz? To dlatego, że tata cię skarcił? On mnie nie kocha. Nie tak jak ciebie. Ale ja cię kocham. Mogę ci to udowodnić. Oddasz mi swoją ulubioną czapkę. Dlaczego? Dlaczego ją podarłeś? Przecież oddałam ją ci. Nikomu nie oddawaj tego, co jest ci drogie. Masz rację, Mary. Od zawsze coś między nami było. Czy ty, Aiden, zgadzasz się zawsze być z Ellie? W smutku i w radości, w słońcu i w deszczu. Nigdy nie oddam tego, co jest mi drogie. Możecie się pocałować.
Мамусю, татусю, бачте, нарисувала вас. Мама Еллі і тата Ейден. Пам-парам-пам-пам, the end. Не запомни заставить лапки в гури, субскрипція і влончить дзвонечек. Дякую за обіження. Па!